Stacja Nowoczesna Polska organizuje Olimpiadę Cyfrową już od 3 lat jako certyfikowaną Olimpiadę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co roku tych szkół jest coraz więcej, co roku jest coraz więcej nauczycieli. W tej edycji, którą właśnie zamknęliśmy, było to 300 szkół, 2600 uczniów i uczennic. Olimpiada Cyfrowa wyjątkowo przypada nam do gustu ze względu na jej formułę, że jest taka niesztampowa, troszeczkę inna niż pozostałe olimpiady. Na przykład drugi etap mi się bardzo podobał z tego powodu, że po prostu to jest coś, co może nam się kiedyś przydać, ogarnięcie platform crowdfundingowych, jakby nie patrzeć. To nie są informacje, które są nauką kosmiczną. To są rzeczy, z którymi spotykamy się na co dzień, które decydują o naszym życiu i w jakiś sposób warunkują nasze poczynania w takiej codzienności. Stąd też ta olimpiada przygotowuje tak naprawdę aktywnych uczestników kultury, rzeczywistości. Do finału przechodzi 20 osób i te 20 osób spotyka się z nami właśnie w kwietniu w Warszawie. Wcześniej muszą przejść jeszcze przez drugi etap, który jest projektem medialno-cyfrowym, który realizują przez 6 tygodni samodzielnie, a jego efekty przysyłają komisji do ocen. Nie czułem jakiegoś wielkiego stresu przed finałem i był nawet całkiem przyjazny. Osobiście jestem zadowolony z prezentacji, no ale jednak nie wiem, co komisja, no nie wiadomo co w głowa siedzi. Tak, zgadzam się z przedmiotem. Bardzo fajnie się prezentował projekt swojego urządzenia. Została wyłoniona grupa 20 finalistów, którzy z kolei teraz na finale przygotowywali projekt urządzenia przyszłości, takie urządzenia komunikacyjnego, które dawałoby jego użytkownikowi pieczeństwo cyfrowego dobrostanu. Cyfrowy dobrostan to zdrowa relacja z technologią. Polega on na tym, że używamy technologii do naszych celów, a nie dajemy jej się rozproszyć. Jedynym ratunkiem dla świata jest to, że zaczniemy działać razem. A działać razem możemy dzięki temu, co wy będziecie umieć. Dzięki waszym unikatowym kompetencjom, bo wy będziecie wiedzieli, jak ludzi połączyć ze sobą. To są kompetencje miękkie, których powinniśmy się uczyć. I do tego właśnie chcemy zachęcać Olimpiadą Cyfrową, zachęcać nauczycieli, żeby odważali się korzystać z tych technologii, wykorzystywać ich potencjał i żeby znajdowali sposoby na prowadzenie tej edukacji cyfrowej.